Hej, dzisiaj kolejny filmik z malowania, a w nim borówki. Nie udało mi się zamieścić ich gdzieś w pobliżu, tak żeby było widać na filmiku, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Zaczynam od szkicu i rozrysowania sobie mniej więcej, które borówki chcę umieścić na obrazie. No i pomyślałam, że dobrze jakby chociaż jedna była nieucięta i nie wystawała gdzieś poza kadr. Na początek staram się dobrać jakiś jeden kolor, którym wypełniam te borówki, żeby znaleźć jakąś barwę, która najlepiej je oddaje. Właściwie to są takie trzy kolory, na przykład ciemny niebieski, jakiś taki cieplejszy i chłodniejszy. Udaje mi się osiągnąć taki jakby szary, ale nie jest to szary stworzony z czarnego i białego, bo taki kolor jest dosyć brudny. Tylko ja mieszam biel z odrobiną kolorów. Staram się w ogóle nie używać czerni. Tutaj zazwyczaj jest to bardzo ciemny brązowy z chłodnym niebieskim. Dodaję też kontury, które bardzo lubię i też pomagają mi one uzyskać głębie w tym obrazie. Są to bardzo ciemne obramowania i w połączeniu z takimi jaśniejszymi plamami podbijają mocno kontrast w obrazie i od razu pokazują przestrzeń. Staram się dodać też troszeczkę fioletów, żeby nie dominował sam niebieski, no bo tak naprawdę ta borówka wcale nie jest niebieska, jest właściwie zestawieniem różnych dziwnych kolorów. Biel też staram się nie nakładać prosto z tuby, tylko mieszam z takim żółtawym kolorem. Niebieski mieszam również z odrobiną czerwieni i brązów, ponieważ właśnie takie kolory borówka łapie z przestrzeni. A można to zauważyć chociażby na tym kocyku z tyłu, który zarzuciłam na monitor. Oraz sama sztaluga jest taka pomarańczowo-brązowa. No i to wszystko ma wpływ na wygląd borówki. Dodałam jeszcze troszeczkę zieleni, aby wzbogacić gamę kolorystyczną na borówce i dzięki temu uzyskać jeszcze więcej przestrzeni. Na koniec zawsze jeszcze staram się wzmocnić kontrast w najważniejszych miejscach, czyli zazwyczaj robię lekką obramówkę światła. Czyli jakiś jaśniejszy kolor, niekoniecznie biel, to raczej jest taka przygaszona biel zmieszana z niebieskim i troszeczkę z różowym. I w miejscach najciemniejszych obok tej bieli dodaję jeszcze ciemniejszy kolor i przez to jeszcze bardziej pogłębiam przestrzeń na obrazie. Borówki skończone. Mam nadzieję, że podoba Wam się obraz. Dzięki, do następnego razu.